Zanim zaczniemy oglądać materiał przygotowany przeze mnie bardzo starannie, to chciałbym disclaimer na początku wrzucić. Nie uważam widzów Multiego za imbecyli. Jeżeli tak mówię, to jest żart. Niektórych uważam, ale większość nie. Więc proszę się nie czuć dotkniętym. Ja nie dotykam nieletnich. Tak w prawdziwości, jak i w wirtualu, więc... Możemy już? Okej. Znalazłem fajny filmik w ogóle swoją drogą. Też bym chciał ten kanał od razu polecić. Znalazłem taki ciekawy filmik, który nazywa się Pierwszy polski streamer Kamil Szajcht. Generalnie jak ktoś nie zna historii Kamila Szajchta, to był gościu, który nagrywał sobie poradniki, później zaczął gameplaye nagrywać. Ja lubię tego faceta, no. Serio ja go lubię. Lubię tę jego energię. Ale ta jego energia jest tak duża, że czasami... Więcej, że te słowa tak się łączą w taką jedną kulę i to się toczy i to można zatrzymać i można się pośmiać z tych słów. Nie ma w tym, w moich złośliwościach nie ma niechęci. Jest bardzo dużo sympatii tutaj. Okej, to już mamy ustalone? To możemy jechać. Gościu, który stworzył pierwszy w Polsce zrzutkę na... kompa swojego, żeby widzowie mu wpłacali pieniądze. Jak się domyślacie, były to czasy, w których jak ktoś miał współpracę, albo okazało się, że zarabia, to pisali mu, że się sprzedał i że z największą O, panie kochany. A ja po prostu przyszedłem, ja jestem frajer, nie zbadałem tego YouTube'a. Przyszedłem do YouTube'a, zacząłem robić filmy i mówię, że ja tu jestem po to, żeby zarabiać, ja chcę tu pracować, nie? O, jaki błąd ogromny. Przyznałem się do tego, że chcę zarabiać pieniądze. O, nie. To było straszne, się zderzyłem z rzeczywistością, potwornie wtedy. Myślałem, że wszyscy jakby rozumieją tę zasadę. Ale nie, to było długie lata były. Znaczy, może nie, może to nie było aż tak długo, ale to dla mnie wydawało mi się tam, może rok, dwa panowała takie przemyślenia. To te dwa lata były długie i ciężkie. Ludzie mnie strasznie napastowali. Jak śmiem. I generalnie Kamila Szajchta zniszczyli przez to, że prosił o pieniądze i odpaliła się wtedy mafia youtuberska, zrobiła filmik na niego i skancelowali go mega potężnie. Widzicie? Mówią, że cancel culture jest wymyślone w Ameryce, a tymczasem my żeśmy w Polsce stosowali już bardzo skutecznie lata temu. Ale też wiele razy mówiłem o tym, youtuber przegrywa tylko wtedy, kiedy sam się podda. Tak naprawdę nic nie jest w stanie go wykończyć na dłuższą metę, więc cały ten cancel to była kwestia bardzo umowna. Ale nawet nie wiedziałem, że mafia YouTube'a się zebrała. I ja byłem przerażony, jak wyszła sprawa Kamila Szajchta, to pomyślałem sobie, Jezu, a co się stanie, jak się ludzie dowiedzą, ile ja zarabiam na tych filmach? I mówię, no z jednej strony trzeba być szczerym i transparentnym, ale z drugiej strony ze skóry mnie obedrą. A dwa lata później donaty i wszystkie inne rzeczy zaczęły być normą. Ja nie pamiętam, czy ja też na niego... Nie byłem wkurzony. Bardzo możliwe, że miałem zamkniętą głowę. Ale zobaczymy sobie i... No nawet nie jest kwestia zamkniętej głowy, tylko jesteś w pewnym środowisku. To jest ta psychologia tłumu. Jeżeli wszyscy rzucają się na gościa, który zarabia pieniądze i ty jesteś częścią tej całej całości, no to też będziesz w tym uczestniczył, bo ci się wydaje, że tak trzeba. A nieważne jest, w tłumie nie ma logiki, nie ma rozsądku, jest tylko jedna myśl przewodnia i wszyscy za nią idą. Ktoś tam się czasami wykruszy, rozsądniejszy, ale jak jesteś młody i... to lecisz z tłumem jak szalony. Bierzesz te widły i lecisz na Szreka. To będzie, że tak powiem... Jego montażysta mógłby wyciąć to takie, nie? To będzie... Ale myślę, że to jest też ten element konwencji jego. Te nadwyżki energii w ten sposób są widoczne. Materiał pomocniczy dla ludzi, którzy nie wiedzą, kto to jest, a z tego co widziałem jest bardzo ciekawy i mógłbym też polecić ten kanał jak na razie, bo sprawdziłem trochę, co on tam robi. Kanał się nazywa Shop Demaskuje. Jeśli chcecie wbić sobie, macie tutaj linka, dam wam od razu. Zobaczcie, jaki młody gentleman, mega ubrany. Czy uważacie, że mógłby powiedzieć coś złego albo jakieś kłamstwo? Ja myślę, że to będzie cała prawda, same fakty będą plute. Jest to młody gentleman, młody gentleman, proszę państwa. To jest fajne, jak Multi o kimś mówi młody. Nie, to już jest taki trochę weteran. Znaczy on jest weteran, ale też jest młody. Główny wróg Batmana nowego. Jak on się nazywał? Boże. Riddler. O kurwa, to prawo Marcina. Nie, jest to Riddler. Joker, tak, jest Joker. Dobra. YouTube to platforma, która szybko się rozwija. Dlatego tak, też trendy i różne rzeczy, sprawy, które były akceptowalne jeszcze raptem. Czy to jest takie komentary?
Czy to jest takie komentary, w którym komentujący występuje i się pokazuje i robi ten program? Bo do tej pory mam wrażenie, że znakomita większość tych analiz YouTube'a sprzed lat to jest ten sam lektor i kilku różnych ziomków, którzy robią research. I zacząłem się dzisiaj zastanawiać, czy to ten lektor zleca ten research, czy ci researcherzy sobie lektora odnajdują. Bo mam wrażenie, że to jest ten sam głos i no i tylko różne historie. Tak bardzo są podobne do siebie. A tutaj nagle mamy, proszę państwa, bohatera, który się nie wstydzi swojej własnej twarzy pokazać. I powiedziałbym, że on ma takie magisterskie zacięcie, zważywszy na jego strój. Lat temu współcześnie nie są już tak akceptowane. Tak, poproszę tutaj lampkę wina. Napiję się tutaj za zdrowie moich... On się nabija, kurde, brudas. Z kulturalnego młodego człowieka, co się potrafi ubrać na film. Kurwa, zimna kawa z fusami. Zapomniałem, że już jest... Dobra, nieważne. No i odwrotnie. Rzeczy, które współcześnie uznajemy za normę, kiedyś nie były tą normą i były uznawane za dziwne. Bo wtedy rynek był świeży, youtuberów było niewielu, a najbardziej popularnych twórców dało się policzyć na palcach. A dzisiaj nasze czasy się pozmieniały, mamy takich pięknych twórców jak Maja Staszko, która robi różne crowdfundingi, pomaga innym ludziom, pomaga też sobie. Czemu Maję Staśko nagle wyjął, kurde, z kieszeni, no? No dobrze, no. Jakby pośród różnych kobiet, o których żeśmy zresztą dzisiaj mówili, bo przecież jest Karolin Derpiński i jest też Fagata. To Maja Staśko wcale się nie maluje tak, to nie taki diabeł straszny, no. Walczy za prawdziwe poglądy. To jest właśnie, to szanuję. Krąg. No i z czasem grono tych influencerów, bo tak potem uznano, że będzie się ich nazywać, rosło w siłę. Segment ten intensywnie się rozwijał, był chłonny, ale też na początku malutki i całkiem przytulny. Szczególnie król... Chuja tam nieprzytulny. Przepraszam za język. On był przytulny dla tych, co tam siedzieli, już się znali i krosowali. Spróbuj być starym dziadem i wejść do YouTube'a, do tego przytulnego grona. To oni byli tacy przytulni, kurde. Masa zawistych... A dobra, oddychaj Remigiusz, oddychaj. Królował wtedy w internecie. Szczególnie królował w tym internecie pewien król. Dawno, dawno temu, nie wiem czy znacie, Mchusiek. Tak, był on właśnie takim prawowitym władcą polskiego internetu. Tak, Minecraft i to były ciekawe czasy. Kiedyś influencer to była obraza. A co chce od Huśka? Mchuśka. Husiek tak się jakoś nigdy nie wychylał. Husiek jest kolejnym przykładem, któremu on nikomu nie wadził, nie? Ja to wiem, przeżyłem to samodzielnie. Jeżeli nikomu nie wadzisz, to ludzie uważają, że jesteś słaby i można cię atakować. To jest niestety... Wyczułem ofiarę, że Husiek był jak antylopa, a im wszystkim się dookoła wydawało, że oni są tygrysy i gepardy. Że to jest sarkazm? Że to wszystko, co on mówi, jest żart? Mówisz poważnie? Kurde, dobrze, że jest taki przenikliwy detektyw na czacie, bo przecież byśmy się nie domyślili. Stary, odkryłeś przed nami wszystkie karty. No teraz już się nie będę dobrze bawił, skoro wiem, że to żart. Czemu mi spoilerujesz? Za to rozumiem, że to, co ja mówię, to jest super mega poważne, tak? Tak to odebrałeś? No i to widzicie? Człowiek ma brodę, okulary, trochę posiwiał, już wszystko, co mówi, jest super serio. A to prawda. Ogólnie teraz to jest pojebane generalnie, ale tak doszedłem do wniosku. Kiedyś w ogóle było tak, że wiesz, dzieci się pytałeś, kim chcesz zostać? A, chcę zostać tam, kurwa, nie wiem, projektantem gier, chcę zostać, nie wiem, tam lekarzem, a teraz człowieku, co trzecia osoba, chce zostać tiktokerem, influencerem, YouTube. A skąd on wie? Myślicie, że on stoi przed szkołą i pyta dzieciaków, ej, kim chcesz zostać? Kim chcesz zostać? I co trzecie dziecko mu przychodzi, chciałbym zostać influencerem. Dobra, zanotowane. YouTuberem, streamerem, kurwa, i chciałbym też pokazać, bo wiecie, zastanawiacie się pewnie, jak wydaję swoje pieniądze na to, pieniądze, które z donatów zdobywam, żeby nie było, że jestem Kamilem Szajftem. Oczywiście pogłębiam swoją wiedzę. Założę się, że multi wszystkie te pieniądze, co zarobi z donatów, to wydaje, kupuje sobie encyklopedię. Ma już 200 kg encyklopedii w domu i jeszcze będzie poszerzał swoją wiedzę bardziej. Mam pokazać, w jaki sposób. Zawsze się dokształcam. Uważam, że nauka jest mega potężną, potężną rzeczą, dlatego codziennie staram się uczyć. Mam taki specjalny papier toaletowy, który też jest encyklopedią i codziennie czytam po 4-5 listków. I tylu rzeczy się dowiaduję, bo nauka jest rzeczą potężną. Z takich książek jak Minecraft, ja rozumiem, że to jest autoironia. Czy ja mam państwu wyjaśnić to jeszcze raz? Czy już żeśmy doszli do porozumienia na tym gruncie? Podręcznik wojownika. Bardzo dużo się akurat dowiedziałem z tego. Pochłonąłem swoją wiedzę, znaczy napełniłem swój umysł. Stałem się wielkim wodzem. I od dzisiaj wiem już jak, zarządzać.
Rozumiem jego fenomen. Jego fenomen nie jest przypadkowy. Mega ciekawe. A tak wiecie, czemu tak mówię i nawiązuję do tego? Nawiązuję do tego, bo ogólnie obok tej książki była książka Historia, sezon pierwszy, przygody youtubera. Ja pierdolę, ale się czasy kurwa pozmieniały. Kto by pomyślał, że kurwa stare 10 lat temu, czy tam ileś tam lat temu, jak my zaczynaliśmy, że kurwa no książki człowieku robić jakieś... Serio? Są takie książki? Przygody youtubera, sezon pierwszy? Ja bym chętnie poczytał. A czy to jest w ogóle taka książka, która jest fikcją totalną. Czyli ktoś pisze książki o przygodach... Nie? To też jest żart? Cholera. Bo to brzmi bardzo interesująco. Przygody Instagramera, przygody TikTokera. To można by pisać... To można by gazetę nawet taką założyć. Kiedyś było Brawo i Popcorn. Piszcie o youtuberach, stary. Przygody youtubera, kurwa. No fajnie, siedzisz na kompie i srasz w stołek. Mega przygody życiowe, kurwa. Hej, no patrzcie, deprecjonuje nasz zawód. Niby siebie poniża, ale mnie też przy okazji zupełnie niechcąco. Może ja akurat w swój stołek nie sram z reguły. Twitch streamerki. Dzisiaj, kurwa, pokażę cyce. Dzisiaj się wykąpię. O Jezu, no rozumiem, czemu go ludzie lubią. Pieza, 5000 subskrypcji. Czekam na to. YouTuber był też o tyle nowym zawodem, że program partnerski YouTube'a polegający na dzieleniu przychodów z reklam między platformą a twórcą dopiero skończył raczkować. Ej, wiecie, przypomniało mi się i ktoś mi ostatnio też napisał komentarz. Słowo daję, do dzisiaj zdarzają się ziomkowie, którzy przypominają mi to. Jak zaczynałem nagrywać vlogi, to były takie 5-7-minutowe materiały, te pierwsze vlogi. I na nich się praktycznie nic nie zarabiało. I ja kiedyś na jednym z tych vlogów powiedziałem, ja na tych vlogach zarabiam grosze. Wiecie, jaka to była drama wtedy? Co się działo w internecie? No wiadomo, że nie grosze zarabiałem, tylko złotówki, ale te złotówki to sobie mogłem waciki za to kupić. Jeszcze kłamie, ile zarabia. Och, i jeszcze wczoraj mi się pojawił komentarz pod moim filmem. Nie znam tego typa, pamiętam tylko, że podobno mówił, że na swoich filmach zarabia grosze. Rozumiecie? 11 lat później? Twórcy i widzowie uczyli się wzajemnie. Była kiedyś taka pomarańczka. To była rosyjska sieć, która przyłączała wszystkie kanały, do których się pisało. Pomarańczka, oni mieli takie logo pomarańczy. I to był mega scam w ogóle, kurwa. Tak jebali, kurwa, na pieniądze. I kurwa, ja byłem w tym. Ja byłem. O Chryste Panie, Multi to jest naprawdę starożytny twórca, mimo wieku. Faktycznie było tak, bo kiedyś w Polsce nie istniał legalny sposób na to, żeby dostać konto partnerskie. Przesadziłem. Powiedzmy, że szansa, że się uzyska konto partnerskie była minimalna. I takich kanałów było ze 3 albo ze 4, powiedzmy, że na palcach jednej ręki można było policzyć. Więc zaczęły się pojawiać sieci partnerskie i to był jedyny sposób. Czyli dołączałaś do takiej sieci, na przykład do Agory, oni podpisywali umowę z YouTube'em jako taki większy twórca. I oni też rżnęli na kasę ostro. W sensie Agora też ciachała pieniądze potężnie, a taka pomarańczka to pewnie rąbała, kurde, 90% dochodów z YouTube'a. W tym i nie chcieli mnie stamtąd wypuścić, ale im pogroziłem i wypuścili. Chociaż nie miałem żadnego prawnika, żartowałem wtedy. Powiedziałem im, że prawnik już mu się zajął tym, ale nie miałem prawnika żadnego. Tak, były takie umowy, na bazie których nie mogłeś się totalnie wypisać stamtąd. Bo to też jest tak, że ten proces wypisywania się z sieci partnerskiej wymagał udziału tej sieci partnerskiej. Czyli oni musieli cię ręcznie usunąć ze swojej listy. A nie chcieli tego robić, no bo nie. A o ile obiecywali, tam sporo ludzi się zapisało do nich. On i zrezygnował do reszty z YouTube'a, zmienił nawet imię i nazwisko przez to wszystko. Jest seria książek, przygody youtubera, muszę to kupić i musimy sobie to poczytać na streamie. Serio. I zniknął. To jest pojebane akurat, ale no raczej wątpię, że to przez to, aż ale tak. Ale niewiele o nim potem było wiadomo i słyszano. Zmienił swój imidż i zniknął z social media raz na zawsze. Kurwa, czaicie? To był stream. Rozumiecie to, kurwa? Co to, kurwa, jest? To jakiś, kurwa, czat? Kamil Szajt był technicznie bardzo, bardzo do przodu. On... Chyba zresztą Multi o tym opowiadał. On zaczynał od poradników takich, więc on się interesował rzeczami związanymi z YouTube'em, ze streamowaniem, jeszcze na długo, zanim w ogóle ktokolwiek sobie wyobrażał, że są jakieś narzędzia, które do tego służą. Więc on był bardzo, bardzo do przodu. Pierwszy polski streamer, legenda Kamil Szajt. Witajcie, ekipo. Mam dla was dobrą lub złą wiadomość, zależy się od tego, czy kochacie moje filmy, czy nie. Pamiętam może niektórzy się cieszą.
ale tak naprawdę wydarzyło się coś niestety niedobrego, ponieważ padł mi komputer. Ja pierdolę, ja na pewno napisałem komentarz w stylu żałosne, kropka. 100% napisałem coś takiego, stary. Spaliła się płyta główna i procesor. Kamil wydawał się prostym chłopakiem. Prostym chłopakiem, to nie jest komplement. Nie pamiętam, żebym się w jakikolwiek sposób do tego odnosił. Pamiętam, że byłem zszokowany reakcją ludzi, ale potem sobie pomyślałem, a jednego konkurenta mniej na YouTubie, co mi tam. Nie znam gościa. Poza tym on się kolegował z takimi typami, których szczerze nie lubiłem. To była ta sympatyczna grupa YouTuberów. Sympatyczna! Rozumiecie. Zamiłowaniem do informatyki. Interesował się technologią i dzielił się tym w sieci od 2009 roku na YouTubie i w serwisach do streamowania na żywo. Powtórzę, od 2009 roku robił on transmisję na żywo z czatowiczami i wszystkim. Gdyby on wtedy włączył jakiekolwiek donaty... Spryciarze.pl! Spryciarze.pl, stary! Zawsze to intro, kurwa! Spryciarze.pl? To nie była jakaś porno strona? Coś mi świta. Nie, nie było? O, przepraszam. Ja stary już jestem, wszystko mi się z pornografią kojarzy. Nazwy oraz grafiki. Spryciarze.pl. Podobnie ludzie zrobiliby rewolucję i masowe protesty na ulicach. To był Tak. Podrywacze.pl. Podrywacze, spryciarze. Wydaje mi się, że łączą te same umiejętności. Pierwszy streamer typu streamer w Polsce. Znajdźcie mi innego. Halo? Jesteś tam? Poranek ósmera. Jaka kurwa jakość! Spać, bo muszę grać na hubu z kolegami, pohandlować uchami. Widzę, że John Bolek tutaj na Skype'ie tutaj przedstawił nam swój hymn. Ja nie wiem, czy w ogóle ktoś na świecie streamował wtedy. To on był totalnym prekursorem tego wszystkiego. Przy transmisji na żywo, na których czasem siedział po kilka godzin przy komputerze i przeglądał internet, w wolnych chwilach tworzył też jedne z pierwszych pulpitowych poradników typu jak zmienić rozmiar paska w Windows, jak zmienić tapetę, jak zmienić mikrofon w ustawieniach itp. itd. Oraz z bardziej zaawansowanych... To był stary pierwszy Just Chatting. Polski to 2009 roku. Pierwszy polski Just Chatting. Jak nagrywać ekran komputera, czy jak używać komunikatora Skype. Jeżeli chcesz nagrywać filmy z gier, wystarczy pobrać specjalny program. Ja pierdolę, ta wtyczka, żeby Windows XP wyglądał kurwa jak Mac. No, to były jeszcze takie czasy, kiedy... Nasza relacja w Polsce z urządzeniami Apple to się waha. Chyba nadal panuje takie przekonanie, że użytkownicy Apple to jest jakaś sekta i że oni kupują te produkty nie dlatego, że ich potrzebują, tylko dlatego, że czują się dzięki temu lepsi. Podobnie zresztą jest obecnie z Thermomixem. Ilekroć wpisuję Thermomix, bo jestem zainteresowany produktem, to trafiam na jakieś takie grupy na Facebooku, gdzie ludzie nienawidzą posiadaczy Thermomixa, że mają jakiś Lidlomix za 1/4 ceny i mówią, mój jest równie dobry jak twój. A masz Thermomixa tylko po to, żeby się pochwalić innym, że masz. Ja nigdy nie spotkałem się z żadną rozmową, że cześć, jestem Remigiusz, mam Thermomixa i iPhone'a. Więc nie wiem, gdzie się ci ludzie chwalą Thermomixami. Ale serio, jest takie przeświadczenie o pewnym sekciarstwie posiadaczy Thermomixa. Filmy te miałem to! W początku miały służyć wyłącznie rodzinie Kamila, która to znajdowała... Jak on robił takie przybliżenia, stary, jakieś takie pod kątem, to ja mówię tak, what the fuck, jak on to robi, stary, jak to pod kątem? Zobaczcie, jaka jest różnica między młodym YouTuberem i starym YouTuberem. Że ja, żebyście mnie słyszeli, muszę prawie się całować z mikrofonem, nie? A ten się tak drze, że mikrofona nawet nie widać go w kadrze. Ten jego mikrofon pewnie jest w sąsiednim pokoju. I nadal go słychać. I nadal są przestery. Potem, kurwa, że się obracam, kurwa, jakaś czarna magia dla mnie to była. Się z dala od niego, bo w dalekich Niemczech i miała nowy komputer, nie wiedząc, jak się nim posługiwać. Potem jednak Widzicie? Kamil Szajcht w 2009 roku robił poradnik, jak mikrofon obsługiwać, jak mikrofon ustawić, a ten dalej drze mordę z 2 metrów, więc... Okazało się, że nie tylko jego rodzina potrzebuje pomocy, a wielu użytkowników internetu szuka zgrabnych odpowiedzi na proste pytania w formie wideoporadników. To były zdecydowanie inne czasy. Recenzował on również potem czasami losowe, obskurne... Kurwa, słuchawki! Gadżety technologiczne i opowiadał o technologii i o swoim życiu w transmisjach na żywo. Myślę, że odpowiednio i słusznie należy określić go też mianem pioniera vlogu.
Vlogowania, gdyż mimo, że obecnie vlogi jako content nieco straciły na popularności, to jest pozostałe vlogi podróżnicze, doskonale i idealnie stworzone przez ludzi z wyjątkowo Haters gonna hate, vloggers gonna vlog. A, piękna koszulka. Nowym życiem. No, niestety. To jest... Po tym możesz rozpoznać, że ktoś nie radzi sobie z hejtem, jak się afiszuje, jak to sobie świetnie radzi. To jest... To akurat od samego początku na YouTubie wiedziałem. Moment, w którym pokażesz, że masz wywalone na hejt, jest dowodem na to, że właśnie nie masz. Że to jest problem dla ciebie duży i musisz o tym mówić. Nic się nie zmieniło chyba przez te lata ostatnie. Tyle, że hejt chyba zmalał, a może jest tak dużo twórców, że to się tak jakoś rozeszło zupełnie spokojnie. Ale pamiętam, wtedy każdego się nazywało hejterem. Każdego się kurwa nazywało to hejterze. Hejterzy! Ból dupy macie hejterzy! Wtedy to było właśnie ten, że ludzie odkryli słowo hejter, stary. Każdy był hejterem, nie? Czytałem parę artykułów na czasopismach, to w internecie, więc to nie jest czasopismo. W serwisach takich poświęconych hip-hopowi. I jeżeli jesteście zainteresowani, gdzie są hejterzy, to tam. Bo czytałem parę artykułów o osiągnięciach Multiego w tej dziedzinie, bo on dostał parę tych złotych płyt, znaczy jedną na pewno, być może dwie. 15 tysięcy egzemplarzy, taki artykuł ostatnio czytałem, że tylko Peja go popiera w tym całym środowisku. A wszyscy kurde się na niego rzucają z tego hip-hopowego środowiska, bo mają ból dupy, że on ma sprzedaż, a oni nie. Multiego to ja mogę obrażać, a nie jakiś kurde hip-hopowiec z zaplutego podwórka. Nie? To jest nasz chłopak, kurde, z internetu. On wygląda trochę jak Jasper za młodu? Trochę tak, może to jest, może kurwa ta zmiana nazwiska, człowieku. Ja pierdolę, wszystko się kleje w jedno. I tu przechodzimy do punktu zwrotnego w karierze Kamila. Dobra. Zaczął on bowiem z czasem podążać za globalnymi, a nawet lokalnymi trendami. To tak jak ja, widzowie. Trendsetter, what the fuck? Mieliśmy tyle wspólnego, a ja byłem zaślepiony głupotą moich kolegów z Minecrafta. Ech, żałuję tego. Podjął się grania chociażby w gry. Grał w horrory na żywo, tworzył let's playe z Minecrafta i cóż, jakoś mniej więcej wtedy sielanka się skończyła. Kamil pozostał w tyle, prześcignęli go młodsi i mniej doświadczeni twórcy. I mimo, że tak właściwie to on był tym... Multi to się tam nie wdrapał chyba na te szczyty. Wtedy, na początku. Rozumiem, że to jest w konwencji pewnego żartu. No, Kamil Szajt chyba mniej publikował niż ci ludzie, którzy tam chcieli walczyć o miejsce w topce. Pewnie dlatego. Zresztą jak się robiło taki... On był dosyć wierny temu formatowi technologicznemu, a w tej kwestii tam... Ile można było zrobić rzeczy? On był pionierem i to on wiele rzeczy wprowadził do Polski i na polski rynek i wiele rzeczy wymyślił. Pozostał po prostu w tyle. A na dodatek do tej oczywiście, całej farsy Kamilowi popsuł się komputer. I to jest ważne. O Jezus. To jest bardzo ważne. Oj. Popsuł się na tyle, że nie mógł on za wiele na nim zrobić, a nie miał odłożonej wystarczającej ilości pieniędzy, żeby zakupić nowy, odpowiedni sprzęt. Jako, że z tego co rozumiem, YouTube i widzowie byli jego głównym źródłem utrzymania, postanowił on rozpocząć nowatorską, jak na tamte czasy roku 2012, zrzutkę, gdzie reklamował się jako... Ja już pamiętam, za co był ten hejt, bo to też nie było tak, widzowie, wydaje mi się, że to też nie było tak... Okej, dojdziemy wreszcie, uzyskamy odpowiedź na to pytanie, bo wiele razy ta sprawa się przewijała i ja za każdym razem jestem pewny, że nie chodziło tylko i wyłącznie o samą zbiórkę, ale o to, że na... potrzebę tej zbiórki, zrobił takie show, rozwalając swój stary komputer. I to był główny powód hejtu, ale może ja po prostu źle pamiętam. Jak mówiłem, mi się wszystko z pornografią teraz kojarzy, więc Kamil Szajt też ma pełne prawo. Tak, widzowie, że on dostał hejt za samą tą akcję, tylko za otoczkę. On chyba parodiował w ogóle J.J. Jokera, a wtedy J.J. Joker to była świętość i on, wiesz, ja nigdy was nie zostawię i w takim kapelusiku był, kurwa, taki filmik wypuścił, że wystarczy, że zostawicie subskrypcję, coś tam i on jakby parodiował, kurwa, J.J. Jokera i jemu za to się chyba też oberwało, że on stary mówił, że będę nagrywał Minecrafta do końca moich dni, coś tam, a jak czeków wtedy J.J. Jokera stary dotknąłeś, to jest przejebane, nie? Nie wiedziałem nawet, że J.J. Joker był taki nietykalny. Ale to też jest taka historia, to też muszę przejrzeć, ale już poszukam jakiegoś takiego bez udziału Multiego materiału, bo jakkolwiek sympatyczny jest to młody chłopak, to nie mogę nadążyć za tym, co się dzieje tutaj, w tej prawdziwej opowieści. Więc oglądanie kogoś, kto ogląda, jest trudniejsze niż oglądanie kogoś, kto komentuje tylko i wyłącznie. I on później wypuścił taki filmik, że wszystkich Minecrafterów wyzywał. Te kurwy leniwe Minecraftowe! Te atencyjne! O kurwa, pamiętam to. Tak, to było, to prawda, bo Kamil Szajt się bronił przed tym pierwszym hejtem.
Że tak, że tak. Było, kurde, Ulti ma dobrą pamięć, jasny gwint. No dobra. Pewnie tu będzie to. Polski vloger, który potrzebuje 8000 zł na podaną specyfikację sprzętową. Ile? Bram, który potrzebuje 8000 zł. Zobacz, chyba w ogóle w Polsce inflacji nie było. Bo dzisiaj też 8000 jest potrzebne, żeby w miarę sensownego sprzęta złożyć, nie? Ja swój złożyłem za 13300. Na podaną specyfikację. Ludzie tak, jak ludzie usłyszeli 8000 zł, że on za darmo dostanie 8000 zł, to oni tak. Nie! Tak nie może być! Za darmo! Nową. W ramach różnych nagród po wpłaceniu odpowiednich progów oferował on nawet... Strasznie, jak ktoś się kiedyś dowiedział, że ludzie kurwa za reflinki zarabiają pieniądze, Boże! Do teraz... Jezu, reflinki to było... Jakie to... Reflinki to jest niesamowita historia. To w ogóle mam... Ciekawy jestem, że nikt o tym nie opowiada. Ja na reflinkach jednego dnia zarobiłem 20 tysięcy do jakiejś gierki darmowej. 20 tysięcy. To znaczy, to było już później dużo, nie? Po prostu masakra była, ile się zarabiało na reflinkach. Ja za to dom zbudowałem. Nie, żartuję. To się szybko skończyło. Wiecie, czemu to się skończyło? Bo przyszły cwaniaki z YouTube'a i zaczęli pokazywać ludziom, jak zakładać konta i masowo wbijać im reflinki. No bo normalnie jeden taki stary, gruby YouTuber na Facebooku miał grupę i tam pokazywał, jak założyć konto e-mailowe na szybko i kliknąć ten reflinka. I żeby im kasę nabić. I te firmy, które oferowały reflinki, to bardzo szybko zrezygnowały ze współpracy z YouTuberami. Więc to była kopalnia złota, okej? Okay? To była kopalnia złota i niestety przyszły kurde chciwe łotry i zasypali te kopalnie złota łopatami gnoju. To pamiętam, łapki w dół, sprzedałeś się. Zawiodłem się na tobie, sprzedałeś się. Kurwa, stary. Mimo że obiektywnie, okej, jego autopromocja w tym serwisie i cała maniera, marketing, jaki stworzył na rzecz tej zrzutki, wyglądała dość infantylnie, patetycznie i po prostu żałośnie. Powiem wam tak, że to, co ja z tego miałem, to jest już moje i mi tego nikt nie odbierze. Natomiast gdyby te ciołki nie wbiły tam z próbą oszukiwania firm oferujących reflinki, to pewnie byśmy przez parę lat wszyscy na tym bardzo dobrze żyli. Ale to się skończyło błyskawicznie. Po prostu to jest... Daj ludziom, kurde, szansę, żeby zarobili, to zębami się wgryzą. Wszystko ci wygryzą od razu. I szlak trafi, nie? Odrobinę trochę mniej chciwości. Nie tam totalnie bez chciwości, ale odrobinę mniej. Jakby był chorym dzieckiem tak. I grał na potrzebną mu właśnie operację. Właśnie mi się wydaje, że ogólnie hejt powstał przez tą otoczkę, którą on zrobił. Nie sam fakt tego, że on zbiera hajs, tylko on w taki sposób to mówił. Jakby wiecie, że jakby mu się stała największa kurwa krzywda na świecie, nie? On w taki sposób to mówił i dlatego ludzie też na niego wylał się hejt, nie? Patrząc na współczesnego YouTube'a, Twitcha, streamowanie, donaty, Patronite, wspierających na YouTubie i inne takie, Kamil ponownie był pionierem. Ale bycie pionierem nie było już w tym przypadku takie słodkie. Kilku twórców zebrało się wtedy... Ja pierdolę, projekt Kamil! Opublikowany dnia 1 września 2012 przez użytkownika The Negative. Następny, kurde, gość, któremu nic nie można zarzucić. Do rany przyłóż! Polecam państwu gorąco materiał. Największa, kurde, afera 2012 roku. To u mnie nawet jest. To jest tam chyba ponad godzinny film. Negative, kurwa, przysięgam, te banery tutaj na górze, zamiast nazwy, to była najlepsza rzecz na polskim YouTubie. Jak ktoś miał partnera, stary, i mógł tutaj tą grafikę wpierdalać sobie, to było takie zajebiste, że mogłeś sobie wpierdolić jakiś baner zamiast swojej na... Dojebane to było, stary. Ja miałem, pamiętam, taki baner, taki subskrybuj, taki zajebisty, taki fioletowy, kurwa. To był najlepszy wygląd YouTuba. Ten o, ten tutaj. Najlepsze bajery dla partnerów, stary, jakieś banery, zajebiste było. Żeby utworzyć... Ja lubię ten nowy wygląd, znaczy lubię aktualny wygląd YouTube'a, a może się tak przyzwyczaiłem do niego, że mi właściwie nic tu nie przeszkadza. Ale było wiele zmian na YouTubie, które ludzie strasznie opluwali. No ale to jest taka typowa rzecz, że przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy i one nam się wydają najlepsze. Przyswajanie zmian długo zajmuje. Pewnego rodzaju ośmieszającą akcję, która miała za zadanie publicznie skrytykować postępowanie Kamila. Akcję krytykującą stworzyli użytkownicy PSP Magister. Master Czułek tu jest! Nie, no. Widzowie, to nie Master Czułek. Na pewno go zmanipulowali akurat. Kurwa, 1 września w ogóle swoją drogą! Ja pierdolę! Widzowie, Master Czułek został zmanipulowany. Pan Śmietanka, Kon HD Design, Master Czułek, Pany Koł, Negative, Vertes, Minecraft KB.
mimo że ówcześnie zgadzało się z nim... Oni później tą bany ku kurwa nie jechali? Ten... No tacy kurde, to było właśnie, to ja mówię wam, ja się znam na ludziach, okej? Okay? Ja może się na niczym nie znam, ale potrafię kurde rozpoznać szuję. I to jest takie było towarzystwo wzajemnej adoracji, jak tylko ktoś podpadł, to po prostu niszczyli człowieka totalnie. Kurde, to po prostu szuje były takie, że szok. Cały ten YouTube wtedy, te wszystkie takie, to w moim mniemaniu ja od razu czułem. Czułem, że to śmierdzi na kilometr. Kurwa, negatyw i tak dalej, że oni później ją jebali, nie? Później tam była ta mafia youtuberska i tak dalej, oni ją tam kurwa, no fuj stary, jechali ją strasznie. I wielu ludzi i wielu z ich widzów ostatnio... Ja pewnie też ją jechałem. Żałuję tego, bo nie pamiętam nawet za co, ale wiecie, byłem dzieciakiem tam, wiesz. Jebać, jak ktoś mi powie, jebać koźle, jebać, nieprawdziwe youtubery, my jesteśmy prawdziwi. Twierdzenia, jakoby nigdy nie potrafiliby oni naciągać w taki sposób swoich widzów na pieniądze. O Boże, jak to się potem przeciwko nim odwróciło. Pieniądze zestarzały się naprawdę źle. Niniejszy filmik nie powstał w celu hejtowania Kamila Szajchta. Jaki to będzie cringe, stary, co oni to będą pierdolić, może to pozwolić. Nie zwrócenia waszej uwagi. Drogi Kamilu. Serdecznie nam przykro z powodu twojej straty. No bo jak możesz być lepszy od JJ Duggera? Jeśli spalił ci się komputer. Czujecie? To nawet nie jest cringe, nie? To nie jest nawet żenada. To jest po prostu... obrzydliwe, to jest oślizłe, to jest paskudne. Ja rozumiem, że były inne czasy, ale że ktoś to był gotowy przyłożyć do tego rękę? Nie ma skip. Oglądamy to. Jak multi to zniósł, to ja też to wytrzymam. Jak masz teraz renderować filmy? Tylko cześć, ile może kosztować dobry sprzęt? 2,5 tysiąca? 3 tysiące? 3,5? 7 tysięcy? Ja pierdzielę, jak taki chór kościelny z grabiami i z widłami. Totalnie. Chryste. A może 8? Mówiłem wam, że to o tą kwotę kurwa poszło stary. Drogi Kamilu. Gdybym to ja miał 7 tysięcy. To jest po prostu takie zbiorowisko chujków, którzy biorą sobie jednego ziomka i go wyśmiewają publicznie. Przed całą szkołą, nie? Bo mu spodnie spadły albo coś. Jak myślicie, no kurde. Jak tutaj stary ziomek ma się odnaleźć w takim środowisku? Przychodzi do YouTube'a, żeby zarabiać pieniądze, a tam po prostu takie akcje. Tam sobie kupił... nowego kompa. Różowego słonia na rowerze. I wózek inwalidzki szybkości plus 7. Sandały ja pierdolę, co oni pierdoli za głupoty, kurwa, cringe'owe, stary. Złota. Śmietankowy domek. Katalkę! Kupiłabym sobie w pełni opłaconą wycieczkę do Japonii. Banejku miała fajny głos, mogłaby robić dubbingi zupełnie spokojnie. Wyposażyłbym sobie barek do takiego stopnia, że codziennie mógłbym robić drunk play'e. Kupiłbym sobie 20 ton nawozu organicznego oraz toster z procesorem Intel i7 dla lepszej wydajności. Ale jedno jest pewne. Żaden z nas. Ale to nikt z tu obecnych. Nie naciągałby na te pieniądze swoich widzów. O Jezu, ale złoto, to jest niesamowita sprawa, no. To jest cudowne, wiecie dlaczego to jest cudowne? Bo oni wszyscy nagrywając ten film uważali, że są szlachetni. Oni wierzyli, że mają rację i że robią coś dobrego. To jest fantastyczny przykład na to, jak ludzie robią paskudne rzeczy, będąc przekonani, że robią coś dobrego. To jest ponadczasowe, to jest takie ludzkie, że szok. Jeśli popieracie nasze stanowisko... Wystarczy, że dacie nam łapkę w górę. Pokażmy, ilu ludzi się z tym nie zgadza. I powiem wam, że wiecie co będzie? Za 10 lat będą tego typu filmy o Fagacie i tak samo będziecie patrzyli na te negatywne relacje, na reakcje na to, co robi Fagata dzisiaj za 10 lat. Zobaczycie, powtórzycie moje słowa. Co było w tej bani wtedy, stary, żeby wypuścić taki film w ogóle? Jesus Christus, stary. No, czasami są takie grejle, kurwa, odkopane, które nigdy nie powinny zostać odkopane, tak szczerze, nie? Nie dajcie się wykorzystywać. Precz internetowemu. Żebractwu. No! O nie, ci sami ludzie, rok później! O Boże! O! Jakie fantastyczne, to jest 2012 rok, to już ten Minecash, żeby obrabiać gówniarzy z kontów z Minecrafta już chyba krążył. O widzowie, precz żebractwu, ej, zarejestrujecie się na WOT, a wykrzyknik WOT, hashtag reklama, widzowie, mamy 4 czołgistów, potrzebujemy 600.
Didn't age well? No trochę tak, trochę się źle zestarzało, tak szczerze. Ej, kiedy key drop? Pozdrawiamy! Prawdziwi youtuberzy. Prawdziwi? Co? O Boże, tu nie trzeba nic mówić, to się taki content robi sam, że szok! Stary, ja jestem pewny, że oni, człowieku, ja jestem pewny, jak to wyglądało z Czułkiem, na 100%, stary, odezwali się do niego i mówią tak, stary, on zrobił mega, że weź nagraj tę kwestię, prawdziwi youtuberzy, coś tam, nagraj, to są, no dobra, to nagram wam, stary, jestem pewien, że tak to wyglądało, nie, kurwa, znając Czułka z tamtych czasów, on miał wyjebane, nie, na wszystko, i dobra, nagram. Bo idąc dalej z czasem, internet w zasadzie głównie na tym się opiera. Na naciąganiu widzów, na mniej... YouTuberzy frajerzy. Hej, tam naciąganiu. Kiedy żeście słyszeli ostatnio, że ja na subskrypcję namawiam? Przy okazji moglibyśmy o tym podyskutować, nie? Lub bardziej potrzebne rzeczy. W mniej słusznym lub w bardziej słusznym celu. Karo, dla rozwoju, czy dla czystej rozrywki i zabawy. I dziękuję moim wspierającym z całego serca za to, że tu jesteście, ale jakby to pokazuje ciekawą ewolucję, która tu w zasadzie zaszła. W 2012 i szczególnie przed tym rokiem wręcz nie do pomyślenia było, żeby... Widzowie, na muzykę mam już 443 zł. Dziękuję bardzo, widzę, że wszystkie donaty. Ja niestety nie mogę się pochwalić, ale dziękuję za 10 zł. To jest inna skala niestety. Ja pracuję na 10 zł, on pracuje na 400. No, taka drobna. Ja mam spoko, ja mam tylko dwójkę dzieci, jakoś sobie poradzimy za tą dychę. Nie ma sprawy. Brać jakiekolwiek pieniądze od swoich widzów, a współcześnie nieraz chwaliło się twórców pokroju chociażby Krzysztofa Gonciarza, który w swoich rekordowych czasach osiągał rewolucyjne... Wow, mamy what the fuck, 6 czołgistów, dziękuję bardzo widzowie. Nie ma wstydu, multi, za grosz. Jesteście fantastyczni. Dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie na Patronite. Podziwia się twórców za liczne współprace z markami oraz patrzy się z podziwem, a nie z zazdrością na chociażby ekipę Freeza, która na tyle prawda. Się wzbogaciła, że teraz będzie redystrybuować to, co zyskała i będzie inwestować w startupy na przykład. No i Boże, przez pewien czas głośno było o niejakich patostreamerach, którzy chyba najlepiej pasują do definicji z 2011 koszenia widzów na hajs, gdzie wpłaca się ludziom, którzy po prostu piją. Ej, wiecie co, to jest, to też jest cały ten pato streaming. Ja chciałbym, żeby też kiedyś ktoś to obadał ten temat dokładnie, bo mi się nie chce. Najbardziej niesamowite w tych wszystkich opowieściach są reakcje ludzi z tamtych czasów na te sytuacje. Jeżeli ktoś na przykład próbował krytykować Daniela Magicala, to wiecie co, ludzie przychodzili w komentarzach i mówili, ja nie krytykowałem, bo wiedziałem, że to jest gówno i nie ma się w to pakować, ale ludzie przychodzili do takiego krytykującego i mówili mu, że dzięki tym pieniądzom, które my wpłacamy, to on ma szansę zmienić swoje życie. Bo wiesz, jak jego życie jest ciężkie i dzięki temu my mu pomagamy, pomagamy mu wykopać się z tego dołu, do którego wpadł. Rozumiecie? Gdy widzi, że jakiś streamer uzbierał sobie kilka razy w miesiącu po kilka tysiaków, nikt nikomu tak wprost po prostu pieniędzy nie liczy. Ale wtedy, definicja wtedy to były inne czasy. I Kamila niezmiernie zabolało, że jego koledzy i koleżanki po fachu z branży tak niezmiernie dowalili się do jego projektu. Ile miał? 3000 dolców! Finansowania mu sprzętu. A nie, to jest please help fatal accident. No, to jest co innego, to jest inna zbiórka. Wygląda jak komputer Kamila Szajchta po tej akcji. Indiegogo, kurwa. O, to jest to. Czytam sobie komentarze pod swoim filmikiem. Jestem naprawdę bardzo zadowolony i jestem po prostu bardzo zaskoczony tym, że moi widzowie walczą tutaj prężnie z tym syfem, który spływa do YouTube'a po prostu. Ale się striggerował cudownie. Tak się striggerował, że mówił bardzo płynnie i bardzo dosadnie. Walczą jak tarczownicy rojownicy. Masakra. Słuchajcie, masakra. Żrą się, bo tu dotacja, nie dotacja. Komputer, coś innego. Tych youtuberów w tej uroczej paczce odrażniło przede wszystkim to, że ten Kamil ma szansę zebrać te pieniądze. Albo że dostanie jakieś pieniądze, podczas gdy oni nic nie dostawali. To jest, jak dzisiaj się patrzy na youtuberów sprzed tam 10-12 lat, nawet jeżeli oni mieli duże wyświetlenia, to zarabiali małe pieniądze z tego, bo tam nie było dużo pieniędzy wtedy w polskim YouTubie. I jest takie trochę współczucie. Nie? To każdy, kto miał szczyt kariery 10 lat temu, to dzisiaj gdyby go miał, to by zarabiał 10 razy więcej. Naprawdę by zarabiał ogromne pieniądze.
O, w sumie ja jestem. Teraz sobie policzyłem. To żal mi mnie samego. Sprzed 10 lat. Ja... dole! 3,5 roku już jestem na YouTubie i teraz po tym roku, jak już teraz będzie koniec świata to i tak dalej, to po prostu będę już prawie 4 lata i widzę te minecraftowe te atencyjne które na... Tak, atencyjne kurwy, to chyba on jest w ogóle, wynalazł ten termin i bardzo dobrze go zastosował. Trwają te minecrafty, escape'y. Zrobiłem akcję, w której poprosiłem widzów o dotację na nowego kompo. Taki crowdfunding, czyli społeczność robi coś dla jakiegoś tam kanału, czyli angażuje społeczność w jakiś tam cel i to był akurat nowy sprzęt do nowych nagrań. No i było trochę hejtu, bo parę youtuberów też wykorzystało to, żeby w jakiś sposób, nie wiem, dokuczyć, tam wejść w pośladki i tak dalej. Został stworzony... O Boże. A mogli stanąć po jego stronie i powiedzieć, przecież Kamil tworzy dla was te treści od tak wielu lat. Być może fajnie, gdyby miał lepszy sprzęt, to by mógł tworzyć jeszcze lepsze treści. I dzięki temu też by skorzystali, bo szybciej mogliby zacząć zarabiać. Także, nie? Bo to byłoby znormalizowane, że twórcy zarabiają na YouTubie. Oni się bawili, kurde, udawanie jakiejś szlachetności. Taki filmik, który porównał tą akcję crowdfundingową, angażującą społeczność do żebractwa, kradzieży, złodziejstwa i po prostu taki hejt się posypał. I to jest w tym wszystkim najciekawsze, w jaki sposób standardy w ciągu raptem kilku lat uległy tak drastycznej zmianie, że gdyby Kamil zrobił tę całą zbiórkę kilka lat później, prawdopodobnie nic nie zniechęciłoby go tak radykalnie do robienia YouTube'a, jak to wydarzenie, bo to wydarzenie i ta akcja... Ale on zebrał na ten komputer? Nie pamiętam. Na pewno nie zebrał całej kwoty, ale trochę tam zebrał. Trochę mu tam ludzie powpłacali. To też nie było tak, że mu nie wpłacali, bo ja pamiętam, że mu wpłacali coś tam, nie? Więc myślę, że na luzie, nie? Tu miejsca. Zebrałby on te pieniądze na swój komputer, kupiłby sobie ten komputer. Dzięki, nominat. Ale Kamil... był za wcześnie. Kamil był za bardzo do przodu. To tak jak ja widzę z muzyką! Tak. No, nie przesadzajmy, z muzyką to się akurat multi wstrzelił dosyć dobrze. Tam kilku youtuberów próbowało gdzieś tam w muzyce zabłysnąć. Powiedziałbym, że jego sukces jest najbardziej widoczny i trwały? Ciężko mi powiedzieć, bo ja też tak nie śledzę super muzycznych talentów na YouTubie. No wiem, że Fagata ma muzyczny talent. I nie tylko muzyczny. Ale poza tym to tylko multi chyba, nie? Tak, ja byłem za wcześnie, dlatego mnie tak hejtowali, a teraz youtuberzy nagrywają, streamerzy i nikt nie widzi w tym nic złego. No właśnie, teraz się... Mega rel! No ja też przyznaję, ja obrażałem multiego. Nie rozumiałem, na czym polega ten trap, co on go uprawiał. Bo ja słuchałem rocka, jak byłem młody. I potem usłyszałem ten jego trap z tym autotunem w każdym wyrazie, to mnie po prostu zatkało. No, pomyślałem, że poobrażam sobie, bo co mi szkodzi, nic mnie to nie kosztuje. A multi potem powiedział mi, że było mu przykro, bo rozumiał, że tam go hejtują gamonie z internetu, ale ty rock, nawet ty przeciwko mnie? I wtedy pomyślałem sobie, no nie mogę tak robić i się wypisałem z YouTube'a na 2 lata. Więc to jest prawda, że z wyniku wyrzutów sumienia za obrażanie multiego ja sobie między innymi zrobiłem przerwę od YouTube'a. To jest najprawdziwsza prawda. No może nie taka w 100%, ale to był jeden z ważnych czynników. Tak, jestem pionierem, no. Wyśmiany końcowo za to, że współtworzył normę, która w tamtych czasach była nie do pomyślenia. No. Nieważne, czy macie 8, 10, o! 14 lat. Kurwa! To był hit, jak ja to zobaczyłem, ja człowieku zagotowałem się, mówię, co? Taki filmik wypuścić? Kurwa, jeszcze żebrze o pieniądze! I taki filmik na JJ Jokera? Legendy Minecrafta? Nieważne, czy macie 8, 10, 14 lat. Rozpoczynam przygody z Minecraftem w krainie nieogarów. Jeśli dacie mi suba, będę lepszy. Co tydzień zrobię dla was konkurs z gift kodem. Jeśli dacie mi suba, będę z wami robić minecraftowe live'y. Jeśli tylko dacie mi suba, to sezony przygód w Krainie Nieogarów nigdy się nie skończą. I uwaga! Nie pamiętam tego, nie śledziłem tak bardzo uważnie. Teraz najważniejsze. Ja nigdy was nie opuszczę bez słowa. Dobijmy wspólnie 200 tysięcy subskrypcji. Kliknijcie w żółty magiczny guziczek i oddajcie łapkę w górę. Wasz w pełni oddany Kamil. O Jezus, to był tragiczny film, stary. Ogólnie mam wrażenie, że... No nie był zły film, prawda? Jakby z takiej perspektywy, że ja to pierwszy raz widzę. To jak na tamte czasy, to bardzo sensownie i bardzo powiedziałbym sprytna satyra. A nie ten gamoń, co sobie ziemniaka na czoło
przykleił z abstrahujów i mu się wydawało, że jest śmieszny. Żółty, stary, no, kiedyś był żółty. Ale ogólnie kiedyś, chciałem powiedzieć, że jakby no ten hejt na niego właśnie spadł przez to, w jaki sposób on zrobił otoczkę tego, właśnie jakieś takie filmiki dziwne, cringe'owe i takie rzeczy. I też ludzie przez to go hejtowali, nie? To też nie było tylko dlatego, że on pieniądze, kurwa, chciał, tylko właśnie ze względu na to, że ta otoczka była jakaś taka dziwna, pojebana, kurwa. I jak na to reagował, tam ludzi wyzywał wszystkich generalnie, to... No, dokładnie. Ale co, nie miał racji, że ich wyzywał? Że ich nazwał atencyjnymi kurwami? No nie miał racji? No miał jak cholera, czas to potem zweryfikował bardzo ładnie. Tylko ludzie nie byli na to gotowi, no. Miał oczywiście wiele pomysłów, jednak nie potrafił on już dłużej dzielić się nimi w internecie. Zmienił on nawet swoje imię i nazwisko i ostatnie jego wzmianki z nowym imidżem sugerują, że podróżuje on po świecie jako freelancer, fotograf z dala od swoich internetowych korzeni. Czajcie? Imię i nazwisko zmienił. A jaka czeka nas... Wyobrażacie sobie? No nie była aż taka wielka drama, to co się wtedy działo. Znaczy jakby dzisiaj z perspektywy czasu wszelkie te dramy są żałosne wręcz. Ludzie robią dzisiaj takie przekręty i nic im się z tego powodu nie dzieje, a ten komputer chciał sobie kupić. I tak go zjechali, że musiał nazwisko zmienić i imię. Rozumiecie? Z kraju wyjechał, zmienił imię i nazwisko. Pojechał robić zdjęcia na świecie i go ludożercy dopadli najwyraźniej, bo nie ma, nikt nie wie, co się z nim stało, gdzie się podział. W zasadzie przyszłość? Obecnie możemy jedynie gdybać i sobie tutaj dyskutować, co by było, co to będzie, gdy. Ale jasne jest jedno. Różne sprawy, które współcześnie wydają się nieakceptowalne, za kilkanaście lat będą akceptowalne. I to jest naturalna kolej rzeczy. Ciężko obecnie wymyślić... Co to było? Multi ma takie krzyki do donata? Jak dostaniesz więcej niż dychę? Też muszę takie zrobić. Myśleć tak właściwie, co to takiego będzie, ale jeśli już zauważymy, że nagle pojawia się jakaś nowość, porównamy to z przeszłością... Dobra, porównajcie sobie tą sprawę z kancelowaniem za 8000 zł zbiórkę, a porównajcie sobie na przykład sprawę... Z Fagatą, kurwa. Ej, znowu z tej Fagaty, no kurde, bo na Fagacie się uczepiła banda prawiczków, którzy wiedzą, że nigdy takiej dziewczyny nie będą mieli, bo ona ma niestety plany. I teraz się nad nią znęcają. Jakaś pojebana, kurwa, pojebana rozbieżność, nie? Jakieś, kurwa, filmiki tutaj tworzyli, stary. Może jestem prawiczkiem, ale to nie dlatego się na nią gniewam. Może nawet będę prawiczkiem do końca świata, ale za sprawiedliwość trzeba walczyć. No będziesz. Gdy można już o takowej sprawie rozmawiać, istnieje potrzeba dużej ilości dyskusji i często działań wszelkich agitatorów proponujących nową ideę, których zadaniem jest przekonanie społeczeństwa do przesunięcia lub rozszerzenia okna tego, co społecznie akceptowalne. I tak też się stało w wypadku zarobków youtuberów i influencerów. Coś, co wcześniej rodziło kontrowersje, dzisiaj jest normą. Zaczęli mówić coraz bardziej otwarcie o zarobkach, że wiecie, na przykład pierwszym takim gościem, który mam wrażenie, ale takim jednym z takich popularniejszych był Gimper w sumie, że on tak mówił otwarcie, że kurwa, rucha widzów na hajs, wiesz, ciągle o hajsie i tak dalej. Ale to było chyba na zasadzie kontrastu. Trzeba było znaleźć jakiś sposób, żeby zacząć mówić o pieniądzach. Pierwszy taki sposób, taki trochę niewinny, to wprowadził Kamil Szajt i to się spotkało z niechęcią. Natomiast Gimper pojechał w drugą stronę i bardzo dobrą metodę zastosował. Zaczął wręcz udawać, że dorabia się na widzach tak bardzo mocno. Nie wiem, jak to opisać dokładnie, żeby to brzmiało wystarczająco dosadnie. Że tak, że on do przesady doprowadził to zdzieranie kasy z widzów, co oczywiście nie miało nic wspólnego z rzeczywistością, bo zarabiał tak jak każdy inny, ale zmieniło w ogóle percepcję tego wszystkiego. I cała ta nazwa Rich Zone to też był sposób na zmianę percepcji. To się sprawdziło, bo dzisiaj najbardziej popularne osoby na Instagramie wypłynęły dlatego, że pokazywały swoją bogatość, że pokazują samoloty, którymi latają, które są makietami tylko, domy bogate, że są na zachodzie specjalne pokoje w hotelach do wynajęcia dla instagramerów, żeby sobie fotki robić i pokazywać, jak żyją na bogato. I taki instagramer dostaje pokój na godzinę i sobie pstryka fotki. I jakby ktoś pochodził sobie po Instagramie, to się nagle okazuje, że w tym samym mieszkaniu jest kilkadziesiąt osób fotografowana. Bo bogatość teraz przyciąga uwagę. On tak bardzo otwarcie mówił i w sumie to tak się stało się później już to takie normą. Nie, również odwrotny proces, w którym okno Overtona wyklucza nagle jakiś koncept czy ideę, przesuwa
zachowując się odpowiednio lub kurcząc. Społeczeństwo wtedy z biegiem czasu przestaje akceptować dane zjawisko, mimo że wcześniej było ono na porządku dziennym. I z tym też obecnie mamy często do czynienia. Oj, teraz mi się wydaje, że jest w chuj dużo tego, że kiedyś coś było normalne, a teraz jest kurwa najgorszym ścierwem. W chuj jest dużo takich tych, mam wrażenia. Chociażby jeśli chodzi o kwestię poczucia humoru, czy szeroko pojętej komedii. No. Żarty śmieszne jeszcze kilka lat temu obecnie mogą brzmieć dziwnie. No, żeby tylko dziwnie, kurwa. Uważam, że żarty sprzed tam iluś lat nadal są zabawne, tylko nie w każdym miejscu są dobrze przyjmowane. Trochę mnie pasjonuje stand-up, zwłaszcza stand-up amerykański, bo tam bardzo wyraźnie widać, w jaki sposób kultura taka niezwykle napastliwa wpływa na poczucie humoru, albo próbuje wpłynąć na poczucie humoru. I dzisiaj najzabawniejsi stand-uperzy to ci, którzy się przeciwstawiają temu naciskowi tej kultury, naciskowi poprawności politycznej. I to są cały czas żarty w bardzo podobnym stylu. Niesamowitą umiejętnością jest powiedzieć rasistowski dowcip i niektórzy potrafią to zrobić, a jest najbardziej tego typu dowcip krytykowany i największy, najbardziej ryzykowny. Ale też najbardziej bawi właśnie dlatego, że jest taki kontrowersyjny. To ze zwiększonej świadomości społecznej w tych tematach, jak i z wielu innych względów, w które ciężko mi się teraz zagłębić. Jednak kluczową kwestią jest, że w obu przypadkach okno Overtona przesunęło się w jedną lub w drugą stronę. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Bardzo fajny materiał. Brawo. Bardzo fajny materiał, ciekawy. Mam nadzieję, że ludzie, którzy nie znali Kamila Szajchta, to czegoś się dowiedzieli. Daję wam jeszcze raz linka, bo myślę, że warto sobie śledzić tego człowieka. Ty weź powiedz, o właśnie, pięknie co to za... Dziękuję, dziękuję. Powiedz, co to za kanał jest, bo ja bym sobie też go wyśledził chętnie. To sobie zaraz to sprawdzę. Wiecie, czemu nie zauważyłem? Bo się zmieniły te linki. Teraz jest tutaj takie coś. Kiedyś to był link na niebiesko, a teraz... Subskrybuj! Zobaczmy, co shop jeszcze demaskuje. Hej! Kurde, elegancki młody dżentelmen.